Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Zapraszam na sobotni odcinek, odcinek z przeglądem spółek z giełdy papierów wartościowych. Patrzymy na to, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu. Będą ciekawe wykresy, będzie też kilka dodatkowych rzeczy, czyli standardowo spojrzymy na najbliższe dywidendy, spojrzymy na rekomendacje analityków, a jeżeli już będziemy mówić o spółkach, to spojrzymy sobie też w skanerze akcji na to, które z nich są już mocno wykupione, które wyprzedane, co też może sugerować właśnie ewentualnie ten moment, czy to rozpoczęcia inwestycji, czy może moment wyjścia z inwestycji, bo ten przecież wszyscy doskonale wiemy, że jest też bardzo ważny, bardzo istotny. Na początku w ramach takiego wstępu szybki podgląd tego, co działo się w ostatnich 5 sesjach, patrząc na 4 te najciekawsze indeksy, które regularnie analizujemy. Kolor niebieski to jest S&P 500, główny indeks ze Stanów Zjednoczonych, kolor zielony to niemiecki DAX, pomarańczowy jest indeks WIG20, i kolor czerwony to indeks Nikkei. No i widzimy, że tutaj wszystkie rynki jak jeden mąż były na minusie, spadki w rejonie minus 2,5, minus 3%, więc tutaj no powiedzmy, że nie było jakichś specjalnych zaskoczeń, mimo trochę słabszej postawy indeksu WIG20 w pierwszej połowie tego tygodnia. No to końcówka przyniosła no pewnego rodzaju stabilizację przy bardzo słabych rynkach, co też na tym wykresie jest widoczne. Stany Zjednoczone kończą dzień blisko swoich dołków tygodniowych, korekta się napędza. Indeks niemiecki DAX, co bardzo istotne, to nie jest aż tak w pełni na tym wykresie widoczne, ale w tym tygodniu ma 5 sesji spadkowych z rzędu, co tylko i wyłącznie pokazuje, no, że ta korekta po prostu już jest widoczna. To nie jest jedna przypadkowa sesja spadkowa, która też oczywiście niczego złego by nie musiała sugerować, tylko to jest, tak jak powiedziałem, jeszcze raz powtórzę, 5 sesji spadkowych z rzędu. No i tutaj oczywiście prawdopodobieństwo kontynuacji tego ruchu spadkowego na rynkach jest w tym momencie w mojej opinii wyższe niż prawdopodobieństwo odbicia powrotu na historyczne szczyty, ale co będzie, to zobaczymy, podyskutujemy sobie o tym oczywiście w tym materiale. Tymczasem ja zapraszam na materiał z partnerem głównym, to jest kilkadziesiąt sekund, wasze zdrowie, łyk pysznej kawki i zaraz wracamy do dalszych analiz. Partnerem głównym kanału na YouTubie Marcin Podlacki, Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj oraz grupy facebookowej, która zrzesza już ponad 5 tysięcy inwestorów indywidualnych, Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj GPW z Marcinem Podlackim, jest Saxo Bank. Jeżeli chciałbyś spróbować swoich sił na rynkach, inwestować w akcje polskie, zagraniczne w jednym miejscu, do tego waluty, surowce, indeksy oczywiście też zagraniczne, Saxo będzie dla Ciebie świetnym wyborem ze względu na bardzo niskie, konkurencyjne prowizje, oczywiście też brak jakiegokolwiek limitu, jeżeli chodzi o wejście, o rozpoczęcie Twoich inwestycji. W opisie do tego materiału znajdziesz link do założenia konta na platformie. Korzystając z tego linku dodatkowo wesprzesz rozwój kanału. Tymczasem ja zapraszam do oglądania materiału i przypominam o zostawianiu kciuków w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem dla zasięgów. A jak Saxo, to oczywiście platforma Saxo Trader Go, na której możecie inwestować właśnie w akcje polskie, zagraniczne, to już mówiłem w tym materiale poprzedzającym. Szybki update sytuacji na akcjach CrowdStrike, które ostatecznie straciły 11% podczas sesji piątkowej. Analizowaliśmy to podczas piątkowego programu na żywo. Ten spadek sięgał nawet ponad 13%, a kiedy rozpoczynaliśmy program, pamiętam, to było bodajże 8,5%, a więc no rzeczywiście tutaj ten short dałby potencjalnie zarobić, gdyby ktoś ewentualnie tak się pozycjonował. Dlaczego CrowdStrike? No chodzi o tę olbrzymią awarię, która paraliżowała lotniska na całym świecie w piątek. Zaczęło się od Microsoft, od oprogramowania, aktualizacje, nieaktualizacje, komputery nie chciały się włączać, trzeba było przez ten tryb awaryjny włączać jakiś plik, usuwać, restartować, co oczywiście no nie było takie bardzo proste i też to był taki temat bazowy w trakcie piątkowej sesji. Drodzy widzowie, przypominam o zostawianiu kciuków w górę, subskrypcji 9163, nawet w tym momencie nam jedna doszła, kiedy nagrywam ten materiał dla Was. Idziemy do 10 tysięcy. Pierwszy cel był do końca roku, ale teraz zmieniamy ten cel. Cel to 6 dzień września, moje 32 urodziny i taki prezent sam sobie chcę zafundować, a w zasadzie to Wy mi ten prezent zafundujecie, jeżeli uda nam się wspólnie do 10 tysięcy subskrypcji na kanale dobić. Przypominam o naszej grupie na Facebooku Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj GPW z Marcinem Podlackim. Mamy już ponad 5600 osób w tej grupie i tutaj też dyskutujemy o tym, co na rynku się dzieje. Zobaczmy na kilka ciekawych wykresów.
Jak to zwykle, co sobotę mamy w zwyczaju, średnia krajowa ponownie powyżej 8 tysięcy złotych, tak wynika z czerwcowych danych. Natomiast no, tutaj mamy ciekawą sytuację, bo średnia płaca szybko rośnie, ale liczba etatów maleje. To też taka ciekawostka. Bardzo mocne złoto, złoto, które ustanowiło w ostatnich dniach swój nowy historyczny szczyt 2,487,25, ale końcówka tygodnia przyniosła korektę i spadek na poziomie około 85 dolarów. Wróciliśmy w okolicę 2,400 dolarów za uncję. Wielu ekspertów sugeruje nawet możliwość ataku na 3000 jeszcze w tym roku, a co będzie, to zobaczymy. Dużo działo się też na miedzi. Jeżeli już o surowcach mówimy, spadki nie pomogły naszej polskiej spółce KGHM, ale o tym powiem jeszcze, jak będziemy już o spółce mówić. Za moment inflacja bazowa najniższa od 3 lat, tak też pokazał ostatni odczyt. EBC nie zmienił stóp procentowych po ostatniej obniżce. Czwartkowa decyzja nie przyniosła żadnego ruchu. My czekamy na Fed i zgodnie z danymi no, jest olbrzymia szansa na to, że we wrześniu Fed obniży pierwszy raz w ramach cyklu stopy procentowe. Choć pojawiają się takie też informacje w mediach, że może już 31 lipca dojdzie do obniżki, ja osobiście w tę obniżkę jeszcze w wakacje nie wierzę. Przemysł w lepszej kondycji, czy gospodarka spełni optymistyczne oczekiwania? No zobaczymy. Produkcja przemysłowa była też odczytywana. Mamy tutaj te odczyty na wykresie. Niemniej jednak no, taki kosmetyczny wzrost to w zasadzie w mojej opinii nie ma co specjalnie się tutaj na tym jakoś bardzo skupiać, koncentrować i analizować. Po no, też słabszych odczytach cały czas czekamy na to, co przyniosą kolejne miesiące. A wiemy o tym doskonale, że te miesiące wakacyjne wcale jakieś rewelacyjne być nie muszą. Choć oczywiście zestawiamy dane rok do roku, więc no też będziemy zestawiać z tymi danymi z ubiegłego roku z wakacji, a miesiąc do miesiąca tutaj może być ten obraz nieco zakrzywiony. No dobrze, tu jeszcze taka ciekawa sprawa. Przyznam Wam szczerze, że pierwszy raz teraz na ten wykres spoglądam, nie zagłębiałem się aż tak bardzo tutaj w te wykresy. Do kogo trafiły dopłaty w bezpiecznym kredycie 2%? Dochody mogą zaskoczyć i no tutaj największa część to jest przedział, tutaj widzę wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym między 3500 a 5000, 26% z tych właśnie preferencyjnych kredytów do takiej tutaj grupy trafiło, ale zobaczcie, aż 10% tych środków trafiło do gospodarstw domowych, gdzie na głowę było do dyspozycji 9,5 tysiąca złotych. Wydaje mi się, że tutaj ta statystyka może być zaburzona z tego tytułu, że być może to są gospodarstwa domowe jednoosobowe i wtedy powiedzmy jakkolwiek byśmy to mogli wyliczyć, ale to trzeba byłoby zobaczyć jeszcze dokładniej na warunki kredytu, bo no to jest naprawdę ciekawa sprawa, jeżeli przykładowo mamy trzyosobowe gospodarstwo domowe, rodzice plus dziecko, no czyli wiadomo dziecko nie zarabia, a średnio wychodzi 9,5 tysiąca, czyli razem mamy 28 500 na 2, 14 250 zł na głową, jeżeli chodzi o dorosłych. No i do takich osób właśnie te preferencyjne warunki trafiały. To jest też na pewno ciekawa sprawa, ale oczywiście też no, rosną koszty życia, więc o tym też nie możemy zapominać, aczkolwiek też już trzeba pewne rzeczy liczyć, bo tutaj naprawdę emeryci, renciści, którzy muszą kupić sobie leki, opłacić media i przeżyć za 2000 zł miesięcznie, też żyją w dużych miastach i no, to też jest pewna anomalia tutaj. Inflacja w Eurolandzie wciąż powyżej celu, też takie dane zostały publikowane w ostatnim czasie. Memowa kryptowaluta reklamowana przez piłkarza Lionela Messiego, ale to nas specjalnie nie interesuje. I z takich ciekawostek, fundusze mają złote czasy, środki płyną do funduszy, potęga BlackRock rośnie. Mamy tutaj rekord historyczny, jeżeli chodzi o BlackRock, jeżeli chodzi o wartość majątku, którym właśnie ten fundusz zarządza. Największy na świecie zarządca aktywów stał się jeszcze większy, co zresztą będzie w tym wykresie i widzimy, że tutaj no, mamy dane kwartalne, każdy słupek to kwartał i rzeczywiście te napływy są widoczne po pewnych odpływach. W drugiej połowie 2022 roku my teraz idziemy systematycznie w górę. No zobaczymy, co przyniesie druga połowa z kolei tego roku, 2024. To będzie na pewno temat ciekawy, interesujący. A jak jestem już przy bankierze, to od razu szybka jeszcze informacja do Was. W poniedziałek rozpoczyna się już ten etap właściwy konkursu giełdowego, wakacje na giełdzie. Bankier GPW tutaj
się tym zajmują. Za pierwsze miejsce 15 tysięcy złotych, drugie 10, trzecie 5 tysięcy złotych, oczywiście prawdziwy. W konkursie macie do dyspozycji 10 tysięcy wirtualnych złotych. Na naszej grupie na Facebooku jest osobny post, gdzie możecie zapisywać swoje niki do niedzieli włącznie. No i później ktoś, kto poradzi sobie z tych osób zapisanych najlepiej, ode mnie otrzyma jakiś upominek, jakiś gadżet naszej grupy, może kubek, koszulkę, czapkę. Zobaczymy, coś tam jeszcze wymyślimy. Ja Wam jeszcze raz, drodzy widzowie, przypominam o zostawianiu kciuków, subskrypcji, a my już przechodzimy do analiz, patrzymy, co się działo na naszej giełdzie, patrzymy na spółki. No i tutaj, patrząc na indeks WIG20, na tych ostatnich 5 sesji giełdowych, spadki, które nam się napędzały, skłoniły mnie do narysowania czerwonej strzałki. No i tutaj cel to 2400 punktów. Oczywiście do tego pułapu jeszcze nam około 3% brakuje. Zasięg spadku nie jest specjalnie duży, ale uznałem, że to jest na tyle prawdopodobny scenariusz, że warto tę strzałkę narysować, mając na uwadze no przede wszystkim przebieg wtorkowej sesji, kiedy WIG20 tracił 3,3%, 3,27 dokładnie. Była to taka sesja bez obrony. No i jeżeli mamy tak mocny spadek i przy minus 3% nie mamy zainteresowania akcjami, a można było spokojnie otwierać pozycje długie przy tak dużym spadku, a tymczasem to była równia pochyła przez całą sesję, no to dla mnie to jest, drodzy widzowie, sygnał. To jest sygnał, że rzeczywiście nasza giełda może delikatnie w najbliższym czasie słabnąć. Co po 2400, to zobaczymy, o ile oczywiście do tego pułapu dojdziemy. Po drodze mogą się jakieś podbitki pojawiać, ja zresztą Wam o tym mówiłem, to nie będzie najprawdopodobniej spadek taki bez kompromisów, choć wszystko na rynku jest możliwe. No niemniej będziemy to oczywiście sobie analizować, a jutro też taką ankietę przygotuję dla Was z typowaniem, na jakim poziomie zakończymy czy indeks WIG20 ten tydzień. Ta ostatnia ankieta, no tutaj większość się pomyliła, bo jednak ponownie byliście ku wzrostom tutaj skierowani. Ja byłem skierowany ku spadkom, ale nie zakładałem aż tak mocnej przeceny, jaka rzeczywiście wystąpiła. No tydzień pomyłki, bo tydzień temu z kolei zakładałem spadek do poziomu poniżej 2500, no a to, co miało się wydarzyć tydzień, no wydarzyło się teraz, no ciężko czasem, tak wiecie, idealnie się wstrzelić, natomiast korektę tutaj i jej wystąpienie dosyć trafnie udało się na rynku przewidzieć. Najbliższy tydzień, drodzy widzowie, będzie kolorowo, będzie ciekawie, będzie się działo, to taka infografika pokazująca spółki, które będą publikować swoje wyniki finansowe. No i jest ich tutaj naprawdę bardzo dużo. To oczywiście spółki ze Stanów Zjednoczonych. Będzie między innymi Tesla, Verizon. Tu po kolei patrzymy. Możecie sobie oczywiście w tym momencie program zatrzymać, zapauzować, przybliżyć. Na przykład na urządzeniu mobilnym możecie sobie za pomocą dwóch palców rozszerzyć obraz i mieć lepszy podgląd też na te spółki, które tutaj w tym zestawieniu się pojawiają, więc jak najbardziej jest taka możliwość. Ja Wam mogę nawet przybliżyć. O, i teraz sobie możemy wspólnie to przejrzeć, jak to rzeczywiście będzie wyglądać, a tych wyników naprawdę będzie bardzo dużo. Rekomendacje giełdowe. Czy jakieś nowe nam się pojawiały w ostatnim czasie? Tak, między innymi dla Ferro i tutaj możliwy 9% wzrost, cena docelowa 40 zł przy kursie 36,80. Mamy dla Kinopol rekomendacje i dla Windexus. To jest ciekawa sprawa. Po tej rekomendacji bardzo mocny wzrost, 100% prawie potencjał do wzrostu na akcjach. Kurs z można powiedzieć dnia wydania 9,58, 22,30 cena docelowa, natomiast oczywiście już pierwsza sesja, kiedy ta rekomendacja się pojawiła, przyniosła bardzo mocne wzrosty na kursie. Jak nowy tydzień, to i trzeba o dywidendach powiedzieć. No i od poniedziałku będziemy mieć tak, ostatni dzień, kiedy należy kupić dane akcje z prawem do dywidendy i poniedziałek to będzie KRK, GPW, mamy KRK 5% dywidendy, GPW 6,5%, a więc spora dywidenda 3 zł, czyli z automatu już wiemy o tym doskonale, że we wtorek sesją rozpoczniemy od odcięcia takich poziomów od kursu tych poszczególnych spółek. Wtorek to Sonel, Inpro, a jeżeli chodzi o pozostałe, to już Wam mówię, Sonel, Inpro i Maxcom, tu spora dywidenda prawie 9%, środa to Nowita 7,5% i piątek to Witchen oraz Mobruk, spora dywidenda Witchen 10,5% czy 57, a Mobruk 4,4%, 13 zł i 17 groszy. Przypominam, że te daty, które tu się pojawiają, to ostatni dzień, kiedy na zamknięciu musicie posiadać akcję danej spółki, żeby otrzymać dywidendę i kolejna bezpośrednio po następująca sesja giełdowa przynosi od razu na starcie odcięcie tej wartości od kursu i od tego notowania są liczone. Wypłata, no różnie, czasem to jest 2 tygodnie, 3 tygodnie później, czasem 2 miesiące, to musicie sobie już sprawdzić co do każdej kolejnej spółki, natomiast odcięcie następuje wcześniej, a później po tym określonym czasie otrzymacie dywidendę na swój rachunek, pomniejszoną o 19% podatek Belki. Jeżeli chodzi o spółki z indeksu WIG20, ten spadkowy tydzień przyniósł cofnięcie na 19 podmiotach.
tylko walory JSW zyskały około 3%. Tutaj na pewno pomogła informacja o tych planach wydobywczych do końca roku, które zakładają większe wydobycie w drugim, trzecim kwartale niż w kwartale pierwszym i drugim. Dodatkowo kolejne nowe ściany mają być uruchamiane, więc no, taki lekki powiew optymizmu, ale my mimo wszystko czekamy na walne zgromadzenie. Wiemy o tym, że zarząd rekomenduje nie wypłacanie dywidendy, no ale poczekajmy jeszcze, co ostatecznie zostanie ustalone. To może być taki krótkoterminowy game changer dla akcji. Albo się uda, albo się nie uda. Sugestie rynkowe mówią o tym, że tej dywidendy nie będzie, aczkolwiek ja uważam, że inwestorzy mają pewne nadzieje, że dywidenda może zostać wypłacona, a co za tym idzie, jeżeli będzie informacja o tym braku dywidendy, to kurs może zareagować delikatnie negatywnie, bo z kolei, jeżeli okazałoby się, że dywidenda będzie zapowiedziana po walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, no to to może być bardzo pozytywna reakcja, bo z kolei mniejsza część inwestorów się takowego ruchu spodziewa i tutaj myślę, że jest realna szansa na ponowny test oporu w okolicach 32 zł. Umiarkowane spadki na Dino, mBank, CD Projekt, tutaj akurat spora zmienność na akcjach gamingowego giganta się pojawiła, też delikatne zwiększenie pozycji w rejestrze krótkiej sprzedaży. W trakcie tego tygodnia początek był bardzo dobry, końcówka to już delikatna korekta i cały czas shorty tutaj się twardo trzymają, żaden nie redukuje swojej pozycji, a przynajmniej żaden z tych, które posiadają powyżej 0,5% akcji, co jest naprawdę ciekawą sytuacją. KGHM minus 12% i tutaj no przede wszystkim spadek cen miedzi, plus też wczytywaliśmy się to na naszej grupie facebookowej, znajdziecie też w poście z ostatnich dni, taki list przedstawicieli związków zawodowych do premiera Donalda Tuska w kontekście tego, no, że spółka nie do końca się zgadza na pobranie tych kolejnych opłat zysku, tam mówi się o 100 milionach złotych, rynek nie zareagował najlepiej w piątek, bo te mocne spadki, to przede wszystkim jeszcze czwartkowa sesja na rynku miedzi, to też ściągnęło nam mocno KGHM, plus jeszcze piątek słaby, a więc tutaj mamy gaszenie, no i sprawdzają się te słowa, pamiętam jak wspomniałem, że mieliśmy te dane o produkcji, sprzedaży miedzi płatnej, kurs wtedy dobrze sobie radził, ale ja powiedziałem, że żeby ten wzrost utrzymać, no to musi za tym też pójść cena miedzi, kurs miedzi na rynkach, a tymczasem no, znacząco się oddaliliśmy, już około 5-6% od 10 tysięcy dolarów za tonę na południe. Więc no, te okoliczności po prostu nie sprzyjają akcjom KGHM do tego, żeby nagle do wysokich poziomów wrócić. Spore spadki na akcjach LPP i Pepco. Pepco no, było na tapet wrzucane wiele razy z racji tego, że rozmieniony na drobne został ten poziom 20 okrągłych złotych, ale walory cały czas walczą i tu podtrzymuję to, co powiedziałem, że w sytuacji, w której rzeczywiście rynek będzie próbował no, jakkolwiek kontynuować tę korektę, ale nie będzie to jakiś skokowy spadek, to jest realna szansa na to, że te spółki, które w ostatnim czasie radziły sobie słabo, będą wypływać, będą radzić sobie lepiej od szerokiego rynku, bo jeżeli to będą takie spadki, jak te, które ostatnio widzieliśmy, czyli na przykład 2-3% na indeksie WIG20, no to niestety tutaj trzeba będzie się uzbroić w cierpliwość, bo ryzyko spadku w zasadzie na każdym walorze z WIG20 po prostu jest bardzo znaczące. No i wtedy takie szukanie na siłę zielonych wysepek może być bezzasadne. I jeszcze dodatkowo też w tym aspekcie taka ciekawostka, w jednym z programów na żywo robiłem ankietę, gdzie zadałem Wam pytanie, jaki procent gotówki macie w swoim portfelu inwestycyjnym, jeżeli chodzi o ten portfel akcyjny. No i mimo wszystko tam duża część z Was zagłosowała na opcję, że między 0,25%, czyli cały czas to zaangażowanie na rynku akcji jest duże, co dodatkowo pokazuje, że no daleko jesteśmy od jakiejkolwiek paniki jako średnia, powiedzmy, inwestorów indywidualnych, paniki czy takiego zrezygnowania, wyprzedaży akcji i czekania z gotówką na lepsze czasy, choć no też część inwestorów już dosyć dużo tych swoich pozycji zredukowała, ale to jest mniejsza część, duża część po prostu cały czas ma portfele wypchane akcjami pod korek, więc tu jeszcze rynek nie nastraszył, można powiedzieć, dostatecznie inwestorów tą korektą, która miała miejsce w ostatnim czasie. Natomiast oczywiście, no, żeby wracać, no to potrzeba też kapitału, przede wszystkim kapitału zagranicznego, ale inwestorzy indywidualni też muszą trochę dopomóc, no a jeżeli będą cały czas kurczowo trzymać się swoich pozycji, nie będą mieć za bardzo gotówki na nowe inwestycje, no to też kto ten rynek ma podciągnąć na wyższe poziomy, o tym też trzeba pamiętać. Nie najlepiej to wygląda na akcjach Orlen, które traciły 3% w tym ostatnim tygodniu, ale tak prawdę powiedziawszy, to właśnie Orlen, PZU i główne banki, to raczej wziąłbym do jednego koszyka, no i tu
tutaj nie szukałbym jakichś, wiecie, daleko idących, ciekawych scenariuszy, tylko bardziej bym powiedział o tym w kontekście tego, że po prostu no, poszły te akcje za WIG-iem 20, który też no właśnie tak traci, no bo na przykład możemy sobie zobaczyć na kilka spółek z WIG 20, zobaczmy na Orlen załóżmy, no i tutaj bardzo podobny ruch w ostatnim tygodniu do indeksu WIG 20, jak WIG 20 był bardzo słaby, to i Orlen był bardzo słaby, w końcówce tygodnia WIG 20 próbował zatrzymywać te spadki, walczyć o 2500, to i Orlen walczył o 65 zł. Cały czas te dolne, górne, można powiedzieć, ograniczenia tego kanału konsolidacyjnego są tutaj ważne, istotne i dopiero pokonanie któregoś z nich zwiększa szansę na ruch w danym kierunku. JSW walczy poniżej 30 zł. No, nie widać tutaj jakiegoś olbrzymiego zainteresowania akcjami, nieco spadły obroty, są na niższych pułapach niż wtedy, kiedy kurs wracał w okolice 25 zł, niższe niż podczas tego odbicia. No i czekamy, cały czas możemy czytać o tej akcji inwestorów indywidualnych, którzy mają nadzieję, że blokowanie akcji, które jest niby takie popularne, ja ten akurat temat troszeczkę obaliłem, ale to już niech każdy podejmuje decyzję po swojemu. Osobny materiał jest na kanale. Ja oczywiście swoje stanowisko cały czas podtrzymuję, nic się tutaj nie zmienia i nie zmieni, no to jakby jest, są tutaj nadzieje, aczkolwiek no patrząc co się dzieje na kursie, no to nie widzę tutaj żadnej korelacji wpływu i uważam, że właśnie to najbliższe walne zgromadzenie tutaj będzie kluczowe, jeżeli chodzi o krótkoterminowe losy na walorach Allegro. Jeżeli chodzi o banki PKO BP, weźmy dla przykładu tu, cały czas jesteśmy blisko szczytu, to jest dosłownie 5% od 63 zł, od tego ATH wyznaczonego w końcówce czerwca, na początku lipca idzie część dywidendy, o tak możemy powiedzieć, 2,59 przed nami na początku sierpnia, 1,28 wypłacone już, no i zobaczymy, czy przed tą dywidendą akcje będą walczyć. PKO BP jako największy bank i też indeks WIG banki cały czas jeszcze są na bezpiecznym poziomie i tutaj myślę, że inwestorzy mogą spać w miarę spokojnie, no a KGHM rozmienia swoje pułapy i co prawda w piątek udało się część z tego spadku odrobić, ale jednak luka spadkowa na wykresie nam tutaj pozostała między 139 a 142 zł i na nią należy zwrócić uwagę. Dalsza słabość na rynku miedzi może decydować o ponownym zejściu gdzieś w okolice 130 zł na akcjach KGHM, natomiast kurs coraz bardziej wyprzedany. Dawno tak nisko nie byliśmy, a kiedy ostatnimi czasy kurs dochodził do 30 punktów, no to byliśmy świadkami szorowania po dnie, a następnie dynamicznego odbicia, ale też to odbicie z 30 punktów wcale jakieś spektakularne tutaj na akcjach nie było. Jeżeli chodzi też o spółki z WIG20, patrząc na skanery akcji, najbardziej wykupione akcje CD Projekt, no i mimo korekty tu cały czas jest to 66 punktów, a w dolnej części tego zestawienia Pepco i KGHM, JSW po delikatnym odbiciu już 47 punktów, a więc na poziomie neutralnym, bo 50 to jest ten poziom neutralności, im bliżej 30 lub poniżej to sygnały kupna mogą się pojawić technicznie, a im bliżej z kolei 70 lub wyżej to sygnały sprzedaży z racji takiego przegrzania na walorach spółki. Ciekawe jest to, że bardzo wzrosły średnie obroty na akcjach CD Projektu w ostatnim czasie, co pokazuje, że duży kapitał tutaj walczy, walka niedźwiedzi z bykami na tych wysokich pułapach w okolicach 160 zł, a co z tej walki wyjdzie, to zobaczymy. Zanim MWIG 40, to szybko zobaczmy na ranking popularności profili na serwisie Business Radar, też na to sobie spoglądamy. Tutaj co ciekawe, grupa HRC na pierwszym miejscu, my kompletnie tej spółki nie obserwujemy, ale jest ona no, bardzo często wyszukiwana. Dalej już te spółki, które no jakby możemy bez problemu tutaj ocenić, czyli CD Projekt, XTB, Orlen, JSW, no jasna sprawa, tutaj nie ma zaskoczenia, jest Pure Biologics, ale to powiemy przy okazji mniejszego indeksu, ale grupa HRC, bardzo to ciekawe, że tak wysoko tutaj jesteśmy nad CD Projektem, biorąc pod uwagę, że tam płynność na walorach jest niewielka, więc też już z automatu można na grupę HRC spojrzeć, czy tam coś przypadkiem nam się nie urodzi. A od razu spójrzmy tak z czystej ciekawości, dlaczego tak może to wyglądać, że spółka jest tak wysoko. Może wpiszmy chyba HRC, będzie ticker. Jest grupa HRC z New Connect, no jesteśmy po tym rajcie wzrostowym, no tu w zasadzie to nic takiego specjalnego się nie dzieje, kurs podąża po 50 sesyjnej średniej kroczącej obroty, bardzo niewielkie, bo to jest, drodzy widzowie, tam po parę tysięcy złotych w skali jednego dnia, no ciekawe, czy coś nam się z tego tutaj nie urodzi, już była taka sesja, kiedy to kurs dzień po dniu było plus 50, plus 20%, ale wtedy jakie obroty mieliśmy, 200 tysięcy, no 400 tysięcy złotych powiedzmy, no to coś tam się działo, no na pewno ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o ten podmiot. A tymczasem my patrzymy na kolejny indeks. Zobaczmy sobie teraz na MWIG 40, jak tu wygląda sytuacja. No i ten ostatni tydzień ciekawy na pewno dla walorów spółki Komarch, ale to chyba byłoby na
tyle. Wezwanie na akcję spółka będzie ściągnięta z giełdy papierów wartościowych od razu podczas sesji. Po informacji o wezwaniu kurs skoczył w okolice 320, nawet po 330 na moment doszedł. No i to byłoby na tyle. Wydaje się, że akcjonariusze odpowiedzą na to wezwanie. Tu nie powinno być jakiś, nie wiem, blokad, niekorzystania z tej ceny, więc no po prostu ten wzrost i to by było na tyle. Teraz będziemy się utrzymywać w tych rejonach jeszcze przez pewien czas na akcjach. Tu nie ma specjalnie co komentować. Dalej ABPL plus 7%, grupa Pracuj, tekst handlowy w czołówce wzrostu, ale widzimy, że tych spółek jest niewiele, tylko 7 z 40. Pozostałe kończą ten okres pod kreską. No i tu przede wszystkim XTB minus 18%. Olbrzymi spadek, zakaz reklamy w Hiszpanii, sesja bardzo słaba, dwucyfrowy spadek, tam 11 czy 12% podczas pierwszej sesji. Później dalej kontynuacja, no teraz kurs walczy w okolicach 60 zł, natomiast no wydaje się, że czekamy też jeszcze na ważny raport za drugi kwartał, który no może być tutaj też problematyczny, bo wiemy o tym, że ta zmienność jakaś rewelacyjna w ostatnim czasie nie była, ale z kolei teraz w okolicach tej połowy lipca zmienność na rynkach zaczęła nam się naprawdę duża, co może być szansą dla akcji XTB rzeczywiście, że może jeszcze nie drugi kwartał, ale że ten trzeci kwartał ostatecznie wypadnie nieźle. Z tym, że no wiemy o tym doskonale, że do wyników za trzeci kwartał to jeszcze kawał drogi, jeszcze za drugi kwartał, za pierwsze półrocze tych wyników nie było. Natomiast no, akcje obserwujemy, no i będzie to bardzo ciekawa sprawa, bo jeżeli żadne złe komunikaty się nie pojawią, no to na przykład raport byłby stosunkowo niezły w ujęciu rokrocznym, porównujmy nie kwartał do kwartału, no to może to okazać się spora przecena na walorach spółki i szansa na otwarcie pozycji długiej. Patrzymy dalej, tu Neuka Rainbow po 8% spadku, też słabe sesje. Rainbow po ABB na chwilę wyskoczył w górę, ale ostatecznie już teraz bliżej 100 zł jesteśmy i tam mówimy o tym wsparciu w rejonach 100 zł, właśnie jako tym pułapie możliwym, docelowym. Idzie dywidenda od GPW, ostatni dzień słaby. Grupa Azoty rozmienia kolejne poziomy, brak sygnałów pro wzrostowych. W ciekawym miejscu 11 Bit Studios, akcje przed zbliżającym się premierą dużego tytułu Frostpunka drugiego, ostatnio po przecenie, ale teraz kto wie, czy ponownie ten ruch wzrostowy pod premierę nie będzie wygenerowany. Jeżeli chodzi o skaner akcji, szybko wrzućmy sobie spółki z MWIG-u 40, no i tu wygląda to następująco, Komarch, no ale to na to nie zwracamy uwagi. Millennium, Asseco, Pol czy BNP Paribas wysoko, 60 punktów to jeszcze nie jest taki pułap, który by już decydował o możliwej rychłej korekcie. Natomiast po drugiej stronie mamy ciekawą sytuację, bo poniżej 30 punktów na RSI XTB, Neuka oraz Grupa Azoty, a więc kto wie, czy tutaj rynek nie będzie dostrzegał tych bardzo mocno wyprzedanych walorów. Greenix, Grenevia, Benefit też w ciekawym na pewno są miejscu. Patrzymy dalej, patrzymy na spółki z SWIG-u 80, bo tu też było ciekawie, no tak przekrojowo był ten tydzień bardzo, działo się na spółkach z każdego indeksu dosyć dużo, a jeżeli sobie spojrzymy właśnie na SWIG 80, tu Molecure, Celon Pharma z dobrą postawą, kilkuprocentowe wzrosty, choć wiemy, że Celon no to już, no właśnie, w skali miesiąca plus 70, 3 miesięcy plus 82, więc to takie powiedzmy delikatne ruchy, ale ten właściwy wzrost już za nami po ważnym komunikacie. Molecure powolutku nam się tutaj zbiera, też świetna postawa. Dobry tydzień dla akcji Rafako, Mirbut, czyżby kończył korektę, tak to trochę zaczyna wyglądać. No pozostałe spółki to tutaj nic specjalnie się istotnego nie działo. Słaba postawa na walorach Playwaya, zobaczcie na ostatni komunikat a propos programu motywacyjnego, jaki tam spory zamęt się zrobił a propos potencjalnego przyporządkowania tych akcji dla pana Kostowskiego prezesa. Co on powiedział, no jest ten news dostępny na stronie, no gdziekolwiek sobie ten news sprawdzicie i jest spora szansa na to, że Playway będzie odrabiał straty już od początku nowego tygodnia, bo inwestorzy, wiecie, zawsze przy okazji dodatkowej emisji i to na groszowych poziomach są nastawieni negatywnie, a jeżeli no, może dojść do odpuszczenia, rezygnacji, no to wtedy sytuacja wraca do normy, więc Playway na pewno może być gwiazdą początku tygodnia. Dalej Electroteam z korektą, Datawalk minus 9%, słabsza postawa Mosu, Zabrze czy Onda, więc tutaj akurat z tych spółek z sektora około budowlanego kapitał delikatnie w ostatnim czasie uciekał. Jeżeli sobie zobaczymy na szeroki rynek, na WIG, no to tutaj
Drodzy widzowie, Pure Biologics, olbrzymi wzrost, osobny odcinek na kanale się pojawił o tej spółce. Spółka jakby wykorzystała swój produkt, kandydata na lek zatwierdzony przez FDA. Został on podany, wstrzyknięty do guza nowotworowego pacjenta z nowotworem szyi i głowy. Czekamy teraz kilka tygodni na wyniki, aczkolwiek no wiemy doskonale o tym, jak to jest bardzo ważny temat w kontekście oceny tego, jak dużo jest problemów na świecie z nowotworami. Też no, w tym materiale, który nagrywałem, o tym mówiłem, jak źle wyglądają statystyki. Tam nawet takie zdanie eksperta, doktora czy profesora już nauk medycznych w kontekście tego, że dzieci, które teraz wchodzą w dorosłość, będą żyły krócej od swoich rodziców z racji tych wszystkich rzeczy, które nas otaczają, które sprawiają, że po prostu na co dzień jesteśmy wystawieni, wyeksponowani właśnie na przeróżne toksyny, trucizny, które niszczą nasz organizm powoli, ale no niestety skutecznie, i też rośnie prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwór i no jako, że jest to cały czas choroba śmiertelna, przede wszystkim w kontekście nowotworów złośliwych, no to te statystyki wyglądają słabo. Odbija też nanogrupa, więc tutaj ta migracja kapitału do indeksu WIG leki, biotechnologii, o tym też już rozmawialiśmy i na ten moment nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli ten trend kończyć. Wydaje się, że tutaj jesteśmy cały czas na fali, można powiedzieć, jeżeli chodzi o te ruchy. Urtesta, zobaczcie, plus 13%, to też spółka, o której mówiłem w tym programie przy okazji Pure, też sobie możecie spojrzeć. RenderCube plus 12%, na Inwestorzy TV wywiad, gdzie grillowany był prezes spółki, tam ciekawe informacje po drodze się pojawiają, zachęcam Was do spojrzenia na tę sytuację. Render może radzić sobie nieco lepiej, bo jest to taka spółka trochę zapomniana, jednak projekty, które spółka realizuje, są naprawdę gigantyczne, no w zestawieniu choćby do kapitalizacji walorów właśnie tej spółki. I jeszcze szybko zobaczmy sobie na skanę reakcji na spółki z SWIG-u 80, jak tutaj to wszystko wygląda, patrzymy na wykupienie, wyprzedanie. Celon 74,5 akcje wykupione, ale też no już i tak nie jest tak źle, bo było ponad 90 punktów, więc ta delikatna korekta schodziła nam RSI 14 na wykresie jednodniowym. Vistula Retail Group, Molecure, Apator Comp wysoko, to spółki, które oczywiście tutaj no, są w ruchu wzrostowym, ale no, ten potencjał już może być nieco ograniczony. My natomiast patrzymy na Amikę i Playwaya, bo to spółki, które wydaje się, że mogą być najciekawsze w kontekście rozegrania longa, cały czas nisko w tym zestawieniu, między innymi Votum, OT Logistics, na te spółki też patrzymy, coraz niżej Elektroteam, aczkolwiek tam rysowaliśmy sobie tą formację RGR, no, której wystąpienie, a tak to trochę wygląda niestety, ale może decydować o cofnięciu w szerszym kontekście, nawet gdzieś w okolice 24-25 zł. I zobaczmy jeszcze, co tam słychać na parkiecie New Connect w ostatnim czasie. Zobaczmy na te spółki, które radziły sobie najlepiej. No i mamy tutaj m.in. Binary plus 55%, Farm odbiło 20% w ostatnim tygodniu, co było naprawdę znaczącym wzrostem, znaczącym odbiciem. No a pozostałe spółki to już raczej mniej popularne. Nie mamy tutaj w czołówce Mencena, aczkolwiek akcje tej bardzo popularnej spółki też próbowały walczyć, no ale z tej walki jak na razie niewiele wynika. Odbiliśmy z 41 zł, a więc z tego historycznego minimum, można tak powiedzieć, na wykresie, co też było zakładane. No i wydaje się, że tutaj, mając na uwadze, że jednak kurs bardzo mocno został zgaszony z tego poziomu powyżej 70 zł, jest szansa, że ta właśnie korekta wzrostowa w tym ruchu spadkowym z kolei jeszcze delikatnie może być tutaj kontynuowana. Drodzy widzowie, na koniec ja przypominam o zostawianiu kciuków w górę, subskrypcji, żeby być na bieżąco. W opisie do materiału, pod tym materiałem znajdziecie link do platformy Saxo, jeżeli chcielibyście założyć konto i korzystać z bardzo niskich prowizji, inwestować w jednym miejscu we wszystkie popularne instrumenty finansowe, to jest to świetna opcja dla Was, a zakładając konto z linka pod tym materiałem, dodatkowo wesprzecie kanał, tam też link do naszej grupy na Facebooku, link do wsparcia kanału, to lista wspierających z czerwca, wszyscy wspierający w lipcu będą wyświetlani w analogiczny sposób przez cały sierpień. I na koniec jeszcze raz zachęta do tych reakcji, przypominam Wam, że podniosłem poprzeczkę i chciałbym już do moich 32 urodzin dojść do tego poziomu 10 tysięcy subskrypcji. Brakuje nam jeszcze 837. No uważam, że jest to do zrobienia, choć w okresie wakacyjnym tych subskrypcji zbyt wielu, no niestety zbyt wiele nie przybywa, no bo też zainteresowanie rynkami jest nieco mniejsze. Dobrej soboty, dobrej niedzieli. Wszystkie aktywności najbliższe będą na Facebooku w naszej grupie publikowane. Pozdrawiam.